Siema, tutaj Jas i zapraszam was na kolejny odcinek serii Serious Sam 3 BFE. Lecimy, jesteśmy w muzeum, w którym mamy znaleźć niejakiego profesora Steina, o ile dobrze pamiętam, który ma jakieś informacje o tym, jak korzystać z tego zamku czasowego, czy tam Time Locka, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, który pomoże nam dostać się w przeszłość. To jest główny cel w trójce. No a potem wiemy, co się dzieje, jak Sam dostaje się do przeszłości. Serious Sam, pierwsze starcie. Także tak. Drugi poziom do gniazda pająków. 134 przeciwników. Nawet mniej niż w pierwszym poziomie, wow. I 9 sekretów. Lecimy. Dobra, kolejny mój problem. Drugi w tej grze. Trochę to naprawili w Fusion, o ile się nie mylę. Ale chodzi mi o to, że niektóre poziomy są strasznie ciemne. Ciężko się połapać, bo jest absolutna ciemnica i jedyne co mamy to latarkę i praktycznie nic nie widać, co mnie strasznie irytuje. No, super. Dobra, jak Sam po kogoś idzie, to już wiesz, że jesteś bezpieczny. No ale tak, to jest ten problem, że strasznie jest ciemno na niektórych poziomach i tego nie rozumiem, czemu oni coś takiego zrobili. To mi się strasznie nie podoba. Tutaj chyba jest to trochę polepszone w Fusion. O ile się nie mylę, w oryginalnej trójce to jest jeszcze gorsze niż to, co tutaj. Także, no. Nie jest to przyjemne. Dobra, tam mieliśmy jeden sekrecik, amunicja. I lecimy sobie dalej. Dobra, tu jest chyba wejście. Nie jestem pewien, ale może to być wejście. No dobra. No, w sensie na tym poziomie akurat takich przejść po ciemnych jaskiniach nie ma za dużo. Ale tu możemy przejść. Chyba mi nie zapipczy, że mam wyrzutnię rakiet w kieszeni. Miejmy nadzieję. Dobra, no fajnie to wygląda, fajnie. Muszę przyznać, mi się podoba. Nieźle, czyż nie? Dobra. Mamy coś takiego, takie kokony, niczym z obcego. Które mają w sobie takie oto pajączki. Nowy wróg to jest. Który pojawia się od trójki. A ogólnie te pająki też są dosyć słabe. Bardzo łatwo je zabić. To też taki przeciwnik chyba najniższej kategorii na razie. O, i Sam nawet zrobił odwołanie do Spidermana. Też możemy walką wręcz ich załatwić i to bardzo szybko. Po prostu zadeptać je. Dobra, widzę takie małe powitanie. Będziemy poznawać kilku nowych wrogów. Z kilkoma przeciwnikami, no dobra, nie przesadzajmy. Z dwoma przeciwnikami też mam problem w tej grze, ale o tym w przyszłości. Tak, w trójce jest jeden rodzaj przeciwnika. To jest najgorszy przeciwnik, jaki Crow Team dodało do Serious Samów. Najgorsze, co może być. Ale na razie się jeszcze nie pojawiają, na szczęście. Na razie nie. Dobra, lecimy sobie powolutku do przodu. Fajnie się strzela. O, tu już jest większy. Ten już jest groźniejszy. Też możemy go załatwić walką wręcz. Pokażę wam. O, fajnie, tak możemy wyrwać główkę. Znieczulenie. Dobra, więcej zdrówka. Fajnie, tak starali się wrócić klimatem do pierwszego i drugiego starcia. Ale chyba jest nawet za poważnie. Tak mi się wydaje, że aż za poważnie. Nawet poważniej niż w pierwszym i drugim starciu. Ale mi to nie przeszkadza. Oczywiście, że nie. Spidermany!
cholerne. Będę łazić po sufitach. Dobra, tu będzie mnóstwo tych pigułek. W takich do zebrania, widzę. Czy ty nie masz żadnego sekretu? Muszę patrzeć uważnie. No bo przez to, że teraz przedmioty i bronie sobie leżą tak, o, nie łamią praw fizyki, to trudniej będzie je znaleźć. Masz z młota. Młot jest dobry. Te pająki też możemy na hita z młota rozwalić. Przyjemne. Dawaj im zbroję. O, kolejny. Ten już jest gorszy. Dobra, to potraktuję cię ze strzelby. Żebyś sobie nie myślał, że dużo możesz. Kurde, mi się wydaje, serio, że tu powinien być jakiś sekret. Nie wiem, czy ja wariuję, czy nie. Ale mi się wydaje, że ja coś omijam. Czy ja coś zebrałem? Nie, to był jakiś sekret, prawda? Jakaś amunicja przy kolumnie. Ja już to zebrałem. Kurde, no bo gubię się już. Dobra, tu jeszcze nie byliśmy chyba. Czy byliśmy? Nie, nie byliśmy. O, dobra, tu jest kolejny sekret. Amunicja do strzelby. Także jest fajnie. Trzy sekrety. Ej, ja nie pamiętam, kiedy drugi nawet znalazłem, serio. Nie pamiętam już, kiedy to było. Nawet nie pamiętam. No dobra, nie miło, że kamikadze się tutaj pojawił. Nie podoba mi się to w takim pomieszczeniu. Dobra, to jest dźwięk pająków. A tu jesteś. Fajnie sobie wiszą na sufitach. Dobra, tu nic nie będzie. Lecimy sobie dalej przez muzeum. Szukamy tego profesorka śmiesznego. I rozwalamy kolejne pająki. Fajnie się je rozwala. Bardzo przyjemnie. Dobra, tu mamy kolejny sekret. Jest napisane, żeby nie wchodzić, ale Sirius sam to koleś git. On wali zasady i se wchodzi, gdzie chce. Sekretny pokój. I mamy dwururkę, tak jest. Z której się strzela jeszcze lepiej niż w pierwszym i drugim starciu, według mnie. Prawdopodobnie różnica jest minimalna, ale mi się lepiej strzela. Dobra, pająki z Antares to są małe. E, te nawet też są młode. Kurde, to ciekawe jakie stare by były. Szkoda, że ich tu nie ma. Chyba, że to potomkowie arachnoidów czy coś. Dobra, troszeczkę broni już mamy. Z dwururki też super się strzela w te pająki. W clear trzeba sobie postrzelać. Zawsze z dwururki się najlepiej strzelało w clear. Skąd ty tu? A ty gnoju. Dobra, z tym już gorzej trochę. Jesteś trochę za daleko, mi przyjacielu. Co, spadłeś już? Dobra, spadłeś. Lecimy sobie dalej. Dzień dobry. Zapraszam do tańca. Widzicie? Super strzelba, nie? Super strzelba, zupełnie jak w Doomie. Chodź tu, przyjacielu. Przeżyłeś to? Nie. No, na twoje szczęście. Bardzo się cieszę. Dobra, pochodzimy sobie tutaj jednak. Wiecie co? Po tym piętrze. Czy nie ma tu czegoś fajnego do znalezienia? O, tu mogę sobie skrót zrobić. Super. Nie wiem, czy to dobrze, że marnuję dwururkę. Tu już byłem. Byłem tu już. Co ja tu wracam się? Chodźmy dalej. Taka muzyczka, taka creepy. No zaraz z nami Spidermany wyskoczą, kolejna. To już nie będzie tak wesoło. Wszystko porozwalane, poniszczane, no nic. O, to ten profesorek chyba był. Tak, chyba go słychać. Oj, i chyba... Ajajaj. Chyba zabola go kręgosłup, tak mi się wydaje. Panie doktorze! Nadchodzę. Ciemię tu!
Świeżo malowane, mi łazi po suficie. Czekajcie, mi się wydaje, że tu jeszcze coś powinno być. Kurde, no, tak to jest, no tak to jest z tymi sekretami, no widzicie, tak to jest właśnie. A nie, dobra, na razie nie, na razie nie. Idziemy sobie dalej. Przez kolejne pomieszczonka. Fajne takie muzeum. Nie za czyste. Kurde, no ominąłem coś. Ominąłem coś! Jestem przekonany, że coś ominąłem. Fuck! Spokojnie znajdziemy to. To gdzieś tutaj. Że nie. Tak, to tutaj. To musi być gdzieś tu. Ten regał chyba trzeba zniszczyć. Tak, dobrze, że mi się przypomniało, Jezus. Sekretne drzwi otwarte. Fantastycznie, dobrze, że mi się przypomniało. Fajnie tak. Z 19 sekretami nie mam problemów, a jak jest 9, to już jest stres. Gdzie to wszystko jest pochowane, co oni zrobili z tymi sekretami? Dobra, tu możemy sobie tak fajnie przeskoczyć. I tu mamy kolejny sekret po drodze. Zdrówko za 50. W sumie nie wiem, czy dobrze, że to brałem. No ale potem już bym się tu nie wrócił. I o ile się nie mylę, to chyba te drzwi zostały troszeczkę otworzone. Sekret szybkiego biegu. O Boże, przetłumaczyli to. Oczywiście tu chodziło o speedruna. Dla speedrunnerów to jest zrobione specjalnie. Jak tam byśmy sobie na dół zeskoczyli, to już byśmy byli blisko końca tego poziomu. Tam już jest koniec w ogóle. A na razie nie chcemy tego robić. Tu mamy kolejny sekret, pancerz. To akurat się przyda. No i teraz trzeba wrócić naokoło znowu. Dobra, fajnie, można sobie wrócić tędy, na szczęście. Nie wiem sam, jak ty potem chodzisz. Pokaż mi. No kurde, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Nie wiem, jak ty to robisz. No magik, no. Tylko z okna nie wyskakuj czasem, przez przypadek. Dobra, my musimy iść tutaj, tak? Dokładnie. O Jezu, znowu do ciemnicy będziemy szli. Boże. Super, fantastycznie. Jak to tam wygląda? Dużo wrogów jeszcze, no na razie to był początek dopiero. Ale tylko dwa sekrety, o dziwo. A, no faktycznie później będzie dużo wrogów. Później ten poziom będzie ciekawszy. Uwierzcie mi, o wiele ciekawszy. Jak wyjdziemy sobie z tych podziemi. No a tu jakieś nawiązania widzę do egipskich bogów. Wszędzie tak będzie. No, ale co się dziwić. O, telefonik sobie dzwoni jakiś. Nie ma tu gdzieś sekretu czasem? Chyba nie tu. Zaraz muszę się przyjrzeć, bo jeszcze ciemno jest, to jeszcze gorzej znaleźć to wszystko. Nie można tego sobie na przykład rozwalić, nie? Ja słyszałem ten telefon dzwoniący. I chyba dobrze idę, tak jest. Halo? Zastałem wielkę. O mój Boże. Ajajaj. Tak. No super. No przynajmniej mamy te zdjęcia. Z tym timelockiem. Dzień dobry, kto tam się czyha? Dobra, o Jezus. Musimy się przekraść, jak marinsy. Boże, no ilu was tu jest? My stąd przyszliśmy, prawda? Tak jest. Dobra, nie będziemy się chować. Nie ma mowy. Daj mi przodować, dziękuję. Nie, 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 nie będziemy się chować. To oni powinni się chować przed nami. Tak jest. Ktoś jeszcze? Dobrze, dziękuję. Chcę tu umrzeć. Do widzenia. Wow, ten jak bansuje. Zobaczcie, jak mu się cień psuje. Ciekawe.
Dobra, tu coś się dzieje? Nie, jakieś paczki. Co to jest? Nic. Fajnie, skrzynki rozwaliłem. O, rety. Skrzynki rozwaliłem, a tego już nie mogę. Co to za drewno jakieś mocne? Może to nie jest drewno? O mój Boże! Tak jest. Zgadzam się. Jezus. Nie byle jaki Hammer Time, to MC Hammer. Chodźcie gnoja. Jeb zidy. O, przeżyłeś. Czekajcie, tu na ścianie chyba ktoś jest, właśnie. Wow. Gdzie tu się chowasz? Widzicie? Taki słaby byłeś, że muzyczka się nawet nie włączyła na ciebie. Ej, iść ty. Dobra. Tutaj... Boże, nawet nie Sphinx. To jakiś mutant. Za tym mutantem mamy kolejny sekret. Jeszcze więcej elektryczności. Fajnie, zbieramy sobie amunicję na przyszłość. Dawaj życie. Nie wiem, czy jest sens rozwalać te skrzynki. Tak nigdy jakoś bardzo nie patrzyłem na to wszystko, ale tu chyba nie ma żadnych poukrywanych dodatków w postaci amunicji czy zdrowia. Nie sądzę. Dobra, mam jakieś nowe informacje? Dwururka? Chyba nie. Nie sądzę. Oprócz tych pająków na razie nic. Wow! Gdzie mnie tu? Pozwoliłem? Dobra, trochę się cofnę jednak mimo wszystko. Jezus! Żygają na mnie. A ja myłem rączki. Dobra. Jeszcze ktoś chce kulkę? Proszę bardzo. Polecam się na przyszłość. Dzień dobry. Z buta. O Boże. No i sam sobie obrudził swoje seksowne czerwone trampki, które mu znalazłem na poprzednim poziomie. Kurde, czemu tutaj muzyka się rozwija dopiero w późnym momencie? Dopiero teraz. Ale lipa. Jak ja już to pozamiatałem, dopiero się rozwija. Kto tu jeszcze do mnie strzela? Gdzie tu z kosmosu? Do mnie strzelasz. Już wszyscy? Saving! Jeszcze do mnie ktoś tu. Bo ja was nie widzę przez te pajęczyny. Tam ktoś przeszedł, nie wiem czy zauważyliście. Pewnie nie. Pewien uroczy gość, z którym się zaraz spotkamy. Nie wiem, czy tutaj nie jest kolejny sekret. Tak jest. Jest kolejny i ostatni sekret. O, chyba słyszycie kolejnych nowych przeciwników. Straszny hall. Super, straszny przetłumaczenie, ale hall już nie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, to jest ten pan, który umarł w katastrofie tego helikoptera. Teraz sam i wybędzie się śnił po nocach. I patrzcie na to, co my tu mamy. Jest i laser gun. Bardzo potężna broń, chyba dokładnie wiemy, jak silna to jest broń, ale nie będziemy z niego na razie korzystać. Szkoda amunicji, tak jak z rakietnicy w sumie. Możemy się przerzucić na strzelbę i pistolecik. Ktoś tu mnie zauważył. O, widzieliście? Nowi wrogowie. Sklonowany żołnierz. A tych sobie przejrzę, szczerze mówiąc. To chyba nie są ci sami, co bezgłowi, bo bezgłowi to są przerobieni żołnierze, mieszkańcy Syriusza. Planetę, którą podbił Mental. Tak, bo Syriusz, przypominam, w świecie Syrius sama to planeta, a nie gwiazda. Nie wiem, to chyba sklonowani żołnierze ziemscy, tak mi się wydaje. Chyba tak. Wiem, że korzysta z broni ludzkiej, ale nie jestem pewien, czy to jest ludzki żołnierz sklonowany. Co jest? Gdzie mi tu żygosz na łeb? Zero kultury, ja nie wiem. O, i to coś fajne, że ci goście będą dropić amunicję.
która oczywiście nam się bardzo przyda. Okej, mam już wszystkie sekrety, jest super. Jeszcze ktoś do mnie tu nawala? Zdrówka więcej, zdrówka zawsze fajne. Uwielbiam te FPS-y, w których trzeba zbierać zdrowie, walczyć o zdrowie, a nie, że regeneruje się do połowy maksa, albo nie daj Boże do maksa. Jezus, jak ja nie lubię takich mechanik w FPS-ach, naprawdę. To jest takie ułatwianie, to jest takie nudne. No ale to nie znaczy, że gra jest jakaś słaba, jak coś takiego ma, no nie przesadzajmy. Tylko według mnie ma niepotrzebną mechanikę, która zbyt ułatwia grę. Mogliby dodawać jakieś opcje, że tego nie ma na wyższych poziomach trudności czy coś. Dobra, chodźcie gnoje. Gdzie mi tu? O, dzień dobry. Proszę bardzo. Nie dziękuj. Wow, jeszcze jeden. A, się złożył śmiesznie. Wygląda jakby spał, jak uroczo. A ten dotarł. Nie, nie żyje. Nie żyje. Kurde, nawet krew mają jak obcy, no. Zielonkawa, no. Patrzcie. O kurde. Dobra, oni mocno biją, jak dostanę od ich z kwasu, czy co to tam jest. To było groźne. Ajajaj, trochę dostałem. Spoko, jest trochę na szczęście zapasów. Wow. Pokaż łapę. No, trzeba się przerzucić na strzelbę, to jest najwyższy czas. Dobra, oni już są trochę wytrzymalsi. Trzy strzały z pistoletu wytrzymujecie, tak? No to fajnie. Dobra, jeszcze jest drugi rodzaj takich gości. Kurde, no cały czas mi się... Boże, czekajcie. Gdzie mi tu? Czekajcie, powiedziałem. Kurde, odbeka mi się od soku. No nie, no nie mogę, no. Dobra, co ja mówiłem? A, jeszcze jest drugi rodzaj takich gości z karabinami. Oni są groźniejsi. Mogą na większy dystans nas zdejmować. Także trzeba uważać. Dobra. Jak tam za amunicją stoimy? Dwururka fajnie, ale na nich sensu... Na nich sensu. Na nich nie ma sensu używać tego. One są za słabi. Too weak! Jesteście too weak for the power of dwururka! Tak jest. O kurde, sporo ich was tam jest. Nie wiem, czy nie chcę zmienić zdania. Żartuję. Kurde, za daleko są. Jednak mimo wszystko z pistoletu lepiej będzie. Dobra, chyba przechodzimy do ostatniej części poziomu, tak jest. Dużo was tu nie zostało. Mimo tego, że tu jest trochę mniej wrogów, to ten poziom jest dłuższy. No jest. Dzień dobry. Zaraz dołączę do was, tylko sobie tutaj pozbieram wszystko. Dobra, jestem. Dzień dobry. Dobrze, wpadłem na imprezkę. Miejmy nadzieję. Panowie. Ktoś jeszcze? Ej, sporo was tu jeszcze jest. Więcej niż myślałem. Poczekajcie chwilę, tylko sobie pozbieram. Zdrówko. Co tu masz? Amunicję. Fajnie, fajnie. Kurde, za mocno się świecą chyba te ubramówki. Od tych itemów. Ale nie, to tylko jak jesteśmy bliżej, no to okej. Chociaż nie, dobra, zmieniam zdanie. Za mocno się trochę świecą. Dobra, jeszcze ktoś? Czekaj, tylko przeładuję. Nie chowaj się. I tak cię widzę. Dobra, przeładujmy sobie, co się da. Wszystko, wszystko. Okej. No i uwaga, czeka nas pierwszy boss. Będzie epicka muzyczka oczywiście. Będzie war leciało. Ja tak zawsze mówię war, bo zawsze na początku jest war.
I potem leci utworek konkretny. O, i tak to będzie dobre. Nie wiem, czy Lasergana nie zużyję nawet na niego. Chyba tak, wiecie? Czemu nie? Dobra, dawaj mi trochę rzeczy. No i jest bosik. Jest bosik. O Jezus! Co tak bez zastrzeżenia? Dobra, jest mużyczka, możemy się bić. Chodź tu gnoj. Nie, czekaj. Jeszcze nie. O Boże. Dobra, chyba laser gun jest trochę nie fair, szczerze mówiąc. Chyba jest za mocny. Faktycznie. Chowaj się sam. Jezus, jakie światło mocne. Ech. O Jezus, nie tak blisko. W życiu. Kurde, chciałbym go zabić, ale ta muzyka jest taka dobra. Ona się teraz rozkręca dopiero, no nie. Czekaj, nie bij. Daj mi jeszcze żyćko. Chciałem sobie muzyki posłuchać jeszcze trochę. Dobra, spadaj. Dokładnie tak. No chyba dostał. Aż się roztopił. Biedak. O! Dzień dobry. Co za niemiłe powitanie. Wychodzimy sobie z muzeum. Mamy zdjęcia. Informacje o timelocku, także jest super. Profesor nie przeżył, no ale trudno. Odrodzi się jak każda postać w szpitalu. A nie, to nie ta gra. Dobra. Karabin laserowy, super. Widzieliście, jaki jest mocny przed chwilą. A ten przeciwnik to był arachnoid. I niektórych może to zdziwić. Tak wyglądają dorosłe arachnoidy w trójce. Nie tak jak w pierwszym i drugim starciu, że jest młody arachnoid taki żółty, nie? A dorosły trochę większy czerwony. Tutaj kompletnie inaczej wyglądają od małych arachnoidów, które też będą w przyszłości. Kompletnie inne stwory to są. A, i są bardzo groźne. Znacznie groźniejsze niż w pierwszym i drugim starciu. Dorosłe. Zdecydowanie groźniejsze. Wszystko. Chyba wszystko. Lecimy. Wychodzimy stąd. Nie chcę w tej ciemnicy być. Świetnie. O, proszę bardzo, zabiliśmy wszystkich nawet. 134 wrogów załatwionych. I 9 sekretów. Fantastycznie. Fantastycznie. Dobra. Jestem tutaj, halo. No oczywiście, że tak. Dobra, będziemy musieli troszeczkę sobie przejść, widzę, żeby nas odebrali. I żeby odebrali te zdjęcia, ale nie mieliśmy ich przesłać, a nie, sam chyba je przesłał. Ale po prostu teraz, żebyśmy się ewakuowali stąd. Żeby pewnie odpocząć trochę, dobra. Sam sobie jeszcze nie odpocznie, ale my sobie odpoczniemy, ponieważ jak na razie. To by było na tyle, siema.